Cześć kochani, witam Was w trzecim już filmiku z cyklu Podstawy zdrowego odżywiania. Dzisiaj powiem Wam kilka słów o tłuszczach. Otóż, nie boimy się tłuszczu. Naprawdę, jedząc tłuszczę się nie obtłuszcicie tak prosto jak obtłuszczacie się z jedzenia cukru, którego jest w Waszej diecie zazwyczaj za dużo. Okay? Czyli yy, naprawdę, jeżeli zjemy sobie boczek, okay, to on nie pójdzie nam w komórki tłuszczowe. Jeżeli zjemy sobie cukier w postaci węglowodanów, czy to są owoce w za dużej ilości, tak jak jecie bardzo często, bo owoce są super zdrowe, no są, ale wszystko z umiarem, tak? Czy jakieś inne węglowodany typu chleby, jakieś drużdżówki nie daj Boże, tak? i inne, jakieś paskudne rzeczy, no to to wtedy nam ten cukier, ta glukoza we krwi jest pakowana do komórek tłuszczowych. No bo dlaczego ma być pakowana do mięśni, skoro siedzimy w pracy i ten glikogen mięśniowy się w ogóle nie zużywa, tak? Czyli to wszystko idzie nam do tkanki tłuszczowej, więc Musicie sobie zmienić w głowie połączenie. Jedząc cukier ładujemy, ten, zasilamy komórki tłuszczowe, okay? Natomiast tłuszcze są nam konieczne i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, tak? Dla zdrowia hormonalnego, szczególnie w przypadku kobiet. Jest to totalnie niezbędne. Cholesterol, który jest pochodzenia zewnętrznego, tak? jest nam też totalnie niezbędny. On jest prekursorem do jakby syntezowania prawie wszystkich hormonów w naszym ciele, więc on musi być, ok? Nie ma czegoś takiego jak zły, dobry cholesterol, po prostu ten cholesterol jest nam niezbędny do, do funkcjonowania. Eee, więc tak, naprawdę, nie bójcie się tłuszczy, a widzę, że się boicie po tym, że jak czytam wasze rozpiski, co, co jecie na co dzień, to tak, macie za dużo węglowodanów, macie za mało białka. I macie za mało tłuszczu. Ja się pytam, a czemu jest tak mało tłuszczu? No, bo ja gotuję na parze, tak, tego kurczaka to na parze, do tej sałatki to ja też za bardzo tej oliwy nie dam, tylko sos balsamiczny, no i potem tego tłuszczu jest skrajnie mało, ok? To jakby zupełnie nie tędy droga. Więc, e, jeśli chodzi o takie konkretne informacje, chciałam Wam tutaj powiedzieć naprawdę podstawy, e, jeśli chodzi o podział i do czego jakie tłuszcze możemy stosować. Więc, e, przede wszystkim dzielimy tłuszcze na jeden nasycone i dwa nienasycone. Tłuszcze nasycone są zazwyczaj pochodzenia od zwierzęcego, tak? czyli to jest smalec, tłuste mięso, masło. Hmm. E, co tam jeszcze mamy? No, generalnie, jakby wszystkie tłuszcze, które pochodzą nam od zwierząt, tak? E, Wyjątkiem jest tutaj olej kokosowy, który jest. Z kokosa, natomiast jest też jakby tłuszczem nasyconym, jest stabilny. Jeśli chodzi o bułkę termiczną, to jak najbardziej też kokos możemy używać do smażenia, ok? Czyli do smażenia konkretnie smalec, masło klarowane albo olej kokosowy. Te trzy tłuszcze spokojnie i bezpiecznie możecie sobie na nich smażyć i podgrzewać je do. Oczywiście spadł mikrofon. Dobra, sytuacja opanowana i podgrzewać do wysokich temperatur, ok? Natomiast błąd, który bardzo często robicie, to jest smażenie na olejach roślinnych, tak? To, że nam na oleju pisze, że jest do smażenia olej rzepakowy albo olej słonecznikowy, to naprawdę no, nie sugerowałabym się tym. Są to tłuszcze nie, yy, nienasycone, tak? I one po prostu pod wpływem wysokiej temperatury Stają się toksyczne. Wydzielać taka ilość wolnych rodników, że naprawdę nie jest to absolutnie nic zdrowego, a wręcz jedzenie tak codziennie smażone, jakby pokarmów smażonych na tłuszczach roślinnych jest no fatalne dla naszego zdrowia, bo zwiększa nam stany zapalne. Tak? Te wolne rodniki po prostu są mocno prozapalne. Więc wszystkie oleje roślinne, ok, ale tutaj też musicie uważać, bo są jakby dwa rodzaje tych tłuszczów jeszcze, tak? Omega-3 i omega-6. Omega-3 są super. Omega-3 są prozdrowotne, one generalnie działają antyzapalnie i jest ich ogólnie mniej w naszym pożywieniu niż omega-6, które mają działanie odwrotne czyli są dość mocno prozapalne. Jeżeli ta y, proporcja pomiędzy omega-6 a omega-3, która dostarczamy sobie z pożywienia, zostaje zaburzona, okay? a zazwyczaj jest, bo jakby omega-6 wpada ze wszystkiego. No to tutaj też te tłuszcze działają nam niestety prozapalnie i zwiększają stan zapalny, to i tak gdzieś tam w większości mamy w jelitach, w układzie pokarmowym i, i po prostu no nie działa to dla nas korzystnie. Więc jak najwięcej musimy jeść omega-3, znajdziemy je w tłustych rybach, okay? znajdziemy je w tranie i znajdziemy je też w oleju lnianym, ok? Natomiast omega 6 pada z orzechów, z mięs. No tak naprawdę omega 6. Tutaj jest większością udziału tłuszczy w danej tam puli tłuszczu w jakimś produkcie. No, w dużej większości produktów, więc fajnie jest też się suplementować omega 3, dlatego, żeby tą proporcję chociaż troszeczkę wyprostować. No dobrze, takie tłuszcze dwa nienasycone, które najfajniej mają ten stosunek omega 3 do omega 6, to jest oliwa z oliwek. Super, jemy. Na zimno, do sałatek, im Boże nie podgrzewamy. Jeśli macie możliwy, to trzymajcie też tą oliwę w ciemnym miejscu, w chłodnym, żeby ona nie była narażona na jakieś tam zmiany temperatur. I olej lniany, który faktycznie jest też bardzo fajny, więc te dwa oleje możecie sobie stosować zamiennie, tak? Fajnym źródłem tłuszczu jest też, jest też awokado, które też polecam. Także spokojnie awokado możemy sobie jeść. I teraz tak. O co chodzi z tymi tłuszczami? Czemu my się boimy, że tłuste jedzenie nas obtłuści? No tłuszcze mają dużo kalorii. Tak? To chodzi o bilans energetyczny dziewczyny, czyli że my mamy, jeżeli my mamy 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, a 1 gram białka i 1 gram węglowodanów 4, więc zobaczcie jak łatwo jest nabić kalorykę z tłuszczu, tak? jeżeli mamy łyżkę oliwy to jest prawie że 100 kalorii. Więc popatrzcie, jaka tutaj jest różnica. Czy ja tą sałatkę poleję odmierzoną łyżką oliwy, 10 gram, czy ja sobie zacznę lać tak, z butelki i wyjdzie nam, powiedzmy, nie wiem, 3,5 łyżki, mamy 350 kalorii. Jeżeli macie zapotrzebowanie energetyczne rzędu 1800-2200, no to zobaczcie, jak łatwo jest gdzieś tam to przekroczyć, jedząc tłuszcz. Tak? Dlatego jakby miejmy to pod kontrolą, ale jedzmy te tłuszcze nie bójmy się ich. Yy, ale miejmy, miejmy na uwadze, że one nam mocno tą kalorię podbijają, tak? Czyli tutaj wszystko trzeba robić z głową, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast czego bym w ogóle całkowicie unikała, no to produkty wysoko przetworzone, które zawierają uwaga tłuszcze trans. Okay? To są takie tłuszcze, jakie powstają, jak smażycie na, na przykład oleju słonecznikowym czy na oliwie z oliwek na patelni. Czyli toksyczne, tak, substancje dla nas. I te tłuszcze trans są wszystkich gotowych ciachach, kremach w jakichś tam wyrobach cukierniczych. One są bardzo stabilne, utwardzone, ale są dla nas fatalne. Okay. I też kalorykę nam tak podbijają, ale no tych tłuszczów jakby unikamy, dobra? Więc jedzcie zdrowo, jedzcie oliwę, jedzcie olej lniany, jedzcie awokado. Nie budźcie się tłuszczu zwierzęcy, zjedzcie tłuste mięso, boczek, jajka. Żółtko jaja jest najlepszym źródłem tłuszczy, jest to super bioprzyswajalne i białko i tłuszcz. Jajko w ogóle jest super, więc jaja jak najbardziej sobie możemy jeść. Nie budźcie się tych jajek, yy, więcej niż dwa jaja spokojnie codziennie, chyba że macie jakieś tam alergie pokarmowe, no to wtedy też jest inny temat. No, czy coś jeszcze? Um. Tłuszcze, tłuszcze, tłuszcze. Coś ja chciałam jeszcze powiedzieć? Zacone. Aha, no właśnie. No i teraz jaka jest ta proporcja, jeżeli chcemy sobie uzgodnić tam ilość tak w naszej diecie? No to tutaj już dobieram indywidualnie, tak? Wiadomo, że tłuszcze i węglowodany są źródłem energetycznym, a białko jest składnikiem budulcowym. Więc ta ilość białka w diecie zazwyczaj jest to, zakładam i tyle Wam układam, to 1,8-1,8 do 2 gramów tego białka na kilogram masy ciała. Czyli pewnie znajdziecie w swoich dietach około 100, 120, może nawet 130 gram białka. Natomiast tłuszcze i węglowodany tłuszcz zależnie od Waszego typu życia i od tego jakie macie zdrowie też metaboliczne. Tak? Jeżeli ktoś ma problem z insulinoopornością, z jakąś tam ewentualnie cukrzycą, yy, drugiego typu jakieś wahania cukru we krwi w ciągu doby, czy poczucie senności albo yy, Ktoś ma jakąś hiperglikemię reaktywną, tak? Czy takie zjazdy, zjazdy po prostu energii i spadek cukru we krwi po gwałtownym skoku cukru we krwi, no to wtedy zazwyczaj tego cukru jest mało i wtedy dobijam wam kalorie tłuszczami i tych tłuszczy wtedy dzieci jest więcej. Na przykład może być spokojnie powyżej 100 gramów, nawet 120 gram tłuszczu codziennie, tak? Natomiast no jeżeli osoba jest aktywna fizycznie, trenuje i na bieżąco potrzebuje tych węglowodanów do rekompozycji glikogenu, czyli tego cukru, który mamy w mięśniach i który używamy ćwicząc, no to wtedy gdzieś tam na pewno się te węglowodany też znajdą obok tego tłuszczu i może tego tłuszczu będzie mniej, ale zazwyczaj i tak jest to wartość na poziomie 80-100 gram dziennie tłuszczu w diecie, ok? A jak ja liczę wasze jedzenie, to czasami wychodzi mi 30 gram, czasami wychodzi mi 40 gram, okej? Okay? Więc to jest stanowczo za mało. Także to, co do zapamiętania z tego filmiku, to nie bójmy się tłuszczy, ok? Nie ograniczamy ich. Ale wszystko z głową pamiętajcie, że to nadmienna ilość kalorii tak? powoduje, że, że ty jemy, plus nadmienna ilość cukru, a nie to, że jemy tłuszcze, ok? Dzięki bardzo za tydzień. Znowu spróbuję coś nagrać. Myślę sobie o tym, żeby nagrać coś o pszenicy, bo też masa pytań tutaj pada z waszej strony a propos właśnie glutenu o co tutaj w tym wszystkim chodzi, czy serio, serio tak to działa. No, więc taki będzie temat kolejnego filmiku. Widzimy się za tydzień. Pa!